No witam was w świątecznych loczkach. Adam, święta są za 2 tygodnie. Święta są zbyt fajne, żeby świętować je tam kilka dni, trzeba cały miesiąc. Dlatego to się święci jak psu jajca, jak... To bardzo miga, bo są bardzo święta, okej? Okay? Niektórzy z was mogą być skonfundowani, że oglądacie właśnie paradokument szkoły. Ponieważ szkoliarze mogli już dawno stracić nadzieję, że kiedykolwiek powróci Narucia komentujący szkołę. W końcu nową serię. Wszyscy pokochali, jest super, a mi się bardzo przyjemnie nagrywa i już właśnie aktualnie montują się 3 kolejne odcinki. Ale mimo wszystko ja szanuję swoich widzów i jeżeli piszą do mnie często, że chcą szkołę, to co ja wam napluję wam w twarz? Nigdy! Dlatego oglądacie najnowszy odcinek! Ciągaj loczki! A tam nie powiedziałeś, co będzie dzisiaj w odcinku, bo to dobry odcinek jest po prostu. W sensie dobry po złym. Musisz tak ze mną cały czas łazić? Zamówię na niego urok miłosny w internecie i zmuszę go do tego, żeby się we mnie zakochał. Chyba już rozumiesz naszą skalę tutaj. Więc ja wiem, że to także tak obejrzysz, bo tu się za dużo po prostu dzieje. Ej, ale przestań, o co? Ej, Małgosia! O co ci chodzi? Mamy dziewczynę, która bardzo chce być z chłopakiem, który nie chce z nią być. Rian okrada gimnazjalistów. Ja też zostałem okradziony. Na dodatek przez własnego ojca. Ojoj, i tam jest dużo ojoj. A ja jeszcze nie zdążyłem zrobić reklamy własnego sklepu, czyli kocham pieski. O co? Całkiem przypadkiem muszę się rozciągnąć, żeby pokazać jamnika na desce surfingowej. Czy ty widziałeś taki? To jest jamnik na desce surfingowej. Nie ma lepszej koszulki na tym świecie. 7 miliardów ludzi na tej planecie, a nikt nie potrafił zrobić zajebistej koszulki z jamnikami. Ja to zrobiłem, to się nie do końca ja, bo Alicja. Ale ty możesz mieć tą koszulkę i wziąć przy okazji udział w akcji, gdzie do 17 grudnia przywożę 10 zamówień. Ja, jako pan kurier. Więc jest szansa, że jeżeli złożę zamówienie teraz do 17 grudnia, to ja ci je przywiozę. Adam, czy ty teraz będziesz reklamował swój sklep cały czas non-stop? Będą przerwy. Przerwy w reklamach, nie w zajebistych koszulkach. Dobra, chodźcie do odcinka, o ile tego już nie wszyscy nie pominęli po prostu. Od kilku miesięcy w każdą sobotę roznosił ulotki i w ten sposób udało mu się zarobić na swój pierwszy skok ze spadochronem. Teraz musi tylko umówić się z instruktorem. Rozdawaliście ulotki? Bo ja tak, wspomnienia, opinia, recenzja. Są fajniejsze prace, generalnie. Udało się skoczyć ze spadochronem. Naprawdę, to rewelacja! Dostałam właśnie SMS od instruktora. Wszystko jest gotowe, czeka na mnie na lotnisku. Jedź ze mną. Teraz? A co ze szkołą? Trudno, szkoła. Szkoła nie ma sensu. Można skakać pod ochroną cały czas i to może być jego przyszłość. No nie mogę, za godzinę sprawdzę z matką. Dla mnie jeden sprawdzian nie odpuścisz. Sama nie wiem. No proszę cię. Dobra, jadę, ale wrócę się po plecach. Zaraz okay, wracam, okej? Okay? Też bym skoczyła, ale mnie nie stać. Mogę jechać z wami? Czy chociaż popatrzę? Zapomnij. Co? Czemu to podchodzi jakaś losowa typiara i mówi: mogę popatrzeć, co? A nie boisz się, że się zabijesz? Spadaj, dobra. To niebezpieczny sport. Ludzie tak potrafią, nie? No tajemnicą nie jest to, że ja mam elektryka i do mnie normalnie, bardzo często, regularnie bym nawet i powiedział, podchodzą ludzie i życzą mi śmierć. Ale Adam, jak to ci życzą śmierci? To jest karalne. Stoję sobie przy takim aucie, podchodzi do ciebie starszy pan i mówi prosto: pan uważa, bo nigdy nie wiadomo! Nigdy nie wiadomo, kiedy panu auto wybuchnie. No dobra, nie? Mija tydzień, podchodzi do mnie inny człowiek, łudząco podobny, podobny wiek, podobny wąs i mówi bardzo podobną rzecz. Wie pan, że tego auta się nie da zgasić, jak ono płonie, to już pan spłonie w środku. Ja słyszałem kolegi, że miał w garażu, spalił mu się cały dom, nie dostał ubezpieczenia i kota im spaliło. Okej? Okay. Dziękuję bardzo za tę informację. Czy mogę zamówić już tego cheeseburgera? Niebezpieczny sport. Zawsze mogą zdarzyć się jakieś wypadki. Wypadek to ty masz w głowie, okej? Okay? Idź sobie. To ma totalnie wypadek na głowie. Spadochron się nie otworzy i po tobie. Anka, nie słucham cię. Tacy ludzie istnieją. Ej, co jest? Nie wiem, gada jakiś bradnie. Chodź. O, weź z nim, nie gadaj. Nie wiem, koleżanka powiedziała, że zaraz ty też możesz umrzeć. Nigdy nie wiadomo. Połamania nóg, Adrianku. Jak... To fuck w ogóle. Nie mam słów na ciebie, kobieto. Jeżeli nie jesteś jego siostrą, to jesteś pojebana. Tylko siostry mają pozwolenie, żeby odpalać takie coś. Ale się cieszę. Pół roku zbierałam na ten skok. A najlepsze jest to, że się w ogóle nie denerwuję. Zero tremy, nic. Myślę, że spadochroniarstwo to jest coś dla mnie. To może być, stary, bardzo ekscytujące parę minut. Anka Kacprzak, która razem z Justyną wychowuje się w tym samym domu dziecka, nie może znieść tego, że koleżanka i jej chłopak będą się dobrze bawić, podczas gdy ona musi siedzieć w szkole. Dziewczyna od początku jest zazdrosna o Adriana i chce odbić go Justynie. Chce odbić go Justynie, będąc dla niego wredna i niemiła? Baby! Ja pamiętam takie przypadki w szkole. Były takie. W sumie można by nawet powiedzieć, że dla niektórych to był pierwszy rodzaj podrywania właśnie
w takiej formie. Że się zaczepiało, było się złośliwym, dlatego że zależało tobie na tej osobie bardzo. Teraz zamierza poskarżyć się na nich nauczycielom. Jak to jest, chora? Nie, była w szkole, ale uciekła. Słucham? Co to znaczy uciekła? Poszła na wagary? Mhm, z Adrianem Kubackim. Słyszałam, jak mówili coś o piwku, wiśle i jointach. Adrian? Nie, to nie jest możliwe. On się zmienił. On pilnie chodzi do szkoły, trzyma się z daleka od ożywek. Tak samo jak Justyna, Ania. Skąd ty to wiesz w ogóle? Skąd ty to wiesz? 3 godziny tygodniowo widzi typa. Nie, on już nie jest taki, on już tak nie robi. Co ty kombinujesz? Ja tylko uprzejmie donoszę. A Justyna wcale nie jest taka święta, jak się pani wydaje. Co za typiara w ogóle? Donos to najwyższa oznaka odwagi obywatelskiej. Laska wychowuje się w bidulu, tak jak ja. Wszystkie tam mamy skrzywioną psychę. Do widzenia. Do widzenia? Co ty o tym myślisz? Wiesz co? A, może nic. No jest po***na. Jest po***na. To co, zaraz jedziemy. Muszę wpłacić instruktorowi? Ale myślałam, że ty trzymasz kasę w banku nie, na koncie. Nie, kto trzyma kasę teraz w banku? Ty nie wiem, ludzie? A kto trzyma pieniądze w banku? Są lepsze kryjówki. No ja trzymam, co miesiąc wpłacam tam stypendium naukowe. Przecież to jest najbezpieczniejszy sposób. Lepsze kryjówki w doniczce, stary, kur... Czekaj, co jest? Nie mów, że trzymasz kasę w doniczce. Co jest? O Jezu, jak się szybko zesrał. Nie wiedziałeś, że roślinki wykorzystują pieniążki, żeby rosnąć? Co ty, Simsy, nie grałeś? Adrian, spokojnie! Były przecież! Może schowałeś gdzie indziej i zapomniałeś? Nie. Zaraz. Nie wiem, dlaczego niektórym się wydaje, że jak ktoś się wkurzy i tak impulsywnie zareaguje, żeby wyładować swoje emocje, to ktoś ma takie: dobra, to ja też zaczynam krzyczeć i podbiegają i te zaczynają na tych samych falach. Nie, zaraz. No to co się stało? Masz rację, musiałam je gdzie indziej schować. To może ja ci pomogę? Nie, wiesz co, mam straszny bajzel, aż mi wstyd, wiesz co? To idź lepiej do szkoły. Ja je poszukam, ale... i potem do ciebie dołączę, okej? A co ze skokiem? Przecież mieliśmy zaraz jechać. Pojedziemy na skok, tylko na razie muszę coś załatwić. Ona wyszła z lekcji, teraz ma wracać? Kto tak robi? Ty nie wiem, ludzie? Kocham cię. Adrian nie powiedział nic swojej dziewczynie, ale podejrzewa, że to ojciec zabrał mu pieniądze. Mężczyzna jest uzależniony od hazardu i wiele razy okradał rodzinę, żeby zagrać z kolegami w karty lub na popularnych automatach do gier. Hazard to jest takie gówno. Jakby opinia publiczna skupia się na uzależnieniach nie behawioralnych, takich jak hazard, tylko na używkach, alkoholu. I oczywiście to jest jakby szkodliwe i ludzie umierają od narkotyków czy picia alkoholu. Ale ludzie też umierają od uzależnienia od hazardu, od prostytutek, od impulsywnego wydawania. To też doprowadza do ogromnych, ostatecznych tragedii ludzi. Ale wiatarek ostatnio tak wieje, że mi się wydaje, że już ludzie to zaczynają rozumieć. W ogóle mam wrażenie, że ludzie teraz się zrobili mądrzejsi przez ostatnie 5 lat. Jakiś progresik wleciał u internautów. Gdzie są pieniądze? No co się głupio pytasz? No, do nicy były. Tak, na pewno w doniczce! Patryk Głowiński z gimnazjalnej 3 B popisuje się swoimi zdolnościami gimnastycznymi przed kolegami i koleżankami z klasy. Widziałem ostatnio filmik z Pawiem, który podrywa drugiego Pawia. Nie widzę żadnej różnicy. Panowie, chciałam wam przypomnieć, że dawno jest po dzwonku. Czekam na was w klasie, i co? Nasza kochana pani Gruszka, 3 słowa do kamery prosimy. Kocham pieski! Zapraszam na sprawdzian. Co? Let's go! Nie możemy go przełożyć. Patryk, on już jest przełożony. Wyjdźmy na zewnątrz, ładna pogoda jest i słońce świeci. Patryk, już. Nagra miłą nauczycielkę. Mam wrażenie, że miłą nauczycielką może być maksymalnie do 2 lat po rozpoczęciu zawodu, a potem już masz takie kurwa nie... No chyba, że ci się poszczęści i dostaniesz fajne klasy akurat ze szkoły, że to najlepsze. To może jeszcze psycha jest, ale potem to już nie. Małgosiu, łatwo powinnaś iść na swoją lekcję? Szybciutko biegnij do klasy. Małgosia znana jest z tego, że łatwo i często się zakochuje. Jest tego znana, nie? Tym razem zakochała się w Patryku i postanowiła, że zostanie jego dziewczyną. Pa teraz. Dawaj, pa. Jedziesz. Pa. No, masz to. Yeah. Wow! Jaka pod wrażeniem. O kurwa! On skacze w miejscu i robi okrągłe pyku lyku. Patryk, zrobisz sobie krzywdę. Będę dostanę jedynkę ze sprawdzianu, niż zrobię sobie krzywdę. To się jeszcze okaże. Małgosiu, dziecko, ty jaką masz lekcję? WE. No to jest w drugą stronę. Tak, wiem. Panowie, proszę, zapraszam do klasy i wyciągamy karteczki. Cały misterny plan. Ja mam ktoś kartkę? Ty będziesz miała kartkę. Kochani, proszę, wyjmijcie kartki, zapiszcie pierwsze pytanie. Taką ładną.
To jest taki klasyk. To jest taki klasyk. My jesteśmy teraz przed monitorami. I tak jak wtedy w szkole był jakiś typ, który był przystojny, był totalnym debilem. I ty to wiedziałeś lub wiedziałaś, twój ziomek to wiedział. Wszyscy to wiedzieli. Ale akurat ta osoba, która tobie się podobała, jej się podobał ten zjeb. Ten debil akurat. I miałeś takie... Co? Patryk jest taki super. On robi fikołki w powietrzu w miejscu. Małgoś, on jest na pewno w stanie zadbać o ognisko domowe. Chciałam mu powiedzieć, że bardzo mi się podobał jego występ, ale Gruszka wszystko zepsuła. Nie dość, że przez nią wyszłam na kretynkę, która pomyliła korytarze. To jeszcze powiedziała do mnie dziecko. I teraz pewnie Patryk myśli, że jestem jakąś nieogarniętą małolatą. Meanwhile Patryk nawet nie wiedział, że ona tam była pewnie. Tak działają chłopcy, moje drogie. On był skupiony na robieniu Uga Buga. Na następnej przerwie Małgosia szuka Patryka. Dziewczyna bardzo chce zaimponować starszemu, popularnemu koledze, ale nie wie jak. Przecież Gruszka nas tak przypiłowała. Ja odpowiedziałem tylko na 3 pytania z 7, a to na pewno nie znam, jak odpowiedziałem tylko na 3. Nawet nie będzie tam 50%, to jest przerąbane. Jak pierd za dupą po prostu idzie. Hejo, co robisz? Kocham się w Patryku. Okej, to powodzenia w takim razie. Myślisz, że nie mam u niego szans? A myślisz, że masz? Zobaczymy. Okej, patrzyłam ci torby. Wow, wow, ona robi gwiazdę, wow! Damskie pawie tak nie robią, one nie muszą. One są damami, to mężczyźni muszą się tam flexować. Wow, lepiej niż ty. No. Wow, to już czwarty! I dotarła! O kurde. Cześć Patryk. Cześć. Nie, sztos, nie, no, brawo, brawo, ładnie, ładnie. Jesteśmy pod wrażeniem, bardzo. Mega, a co za dziecko? Nie mam pojęcia, ale śmieszna była. Ta scena, ta scena. Wiem, że Patryk jest starszy ode mnie i popularny i nawet nie zwraca uwagi na takie dziewczyny jak ja. Młodsze i niepopularne, ale już wiem, co zrobię. Będziesz robiła gwiazdy cały czas na korytarzu? Zamówię na niego urok miłosny w internecie i zmuszę go do tego, żeby się we mnie zakochał. Nie będzie miał wyjścia. Okej, that escalated quickly. What the fuck? To jest jesienka dosłownie po tej scenie. No, no gimnastyka nie zadziałała. No to nie, no to trzeba walić urok. Nawet nie czekała 5 minut. Walimy klątwę, siemano! Jak się rzuca klątwę? Co to... Następnego dnia ojciec podwozi Adriana do szkoły. Chłopak nadal jest na niego bardzo zły za to, że zabrał i przegrał jego pieniądze odłożone na wymarzony skok ze spadochronem. Przepraszam. Uwierz mi, nie chciałem wziąć tych pieniędzy. Jasne. Oddam ci wszystko. Oddam ci wszystko, jak tylko się odrobię. Stary mu zajumał hajs, nie? Który miał na ten spadochron ogarnąć, nie? Przez hazardzik. No ale tak działają ci ludzie, nie? Boże, to jest ten mem taki głupi, straszny. ale wydaje mi się, że on odzwierciedla najbardziej głowę hazardzisty, nie? Nieważne ile wydałeś, ile poświęciłeś na to czasu, wciąż czeka na ciebie ten klejnot, ten jackpot, który może te wszystkie straty, no, wiesz, odwrócić, nie? Chyba odegrasz. Uwierz mi, nie chciałem wziąć tych pieniędzy. Jakbym wiedział, to bym ich nie wziął. Niszczyłeś moje marzenia, rozumiesz? Uwierz mi, synu, nie jestem aż takim zerem. A ja nie jestem taki głupi, żeby ci wierzyć. Proszę cię, tylko nie mów tej matce, proszę cię. A chodzi ci o matkę, co? Boisz, że cię wywali z domu, boisz się? Koniec. Dzień dobry. Adrian, zaczekaj. Chciałbym to z tobą porozmawiać o twoich wagarach. Ty, ale jak ten skacze z spadochronu, nie? No to spadochron wyszliwuje dużo większą ilość adrenaliny i daje dużo więcej dopaminki niż gry losowe, więc raczej się nie uzależni jak tata. Ja za bardzo się wczuwam. To nie jest jego ojciec. Jeden dzień, proszę pani. I już mi pani robi aferę? Mam 18 lat, robię co chcę. Adrian, co się stało? Co ty jesteś zły? Że mordę odbierasz, ty wścibska babo. Wszyscy jesteście wścibscy. Taka prawda. Każdy nauczyciel w szkole jest ultra wścibski. Adrian chce skoczyć ze spadochronem. Masz o tym od dawna i zróbmy zbrykę na fejsie. Co ty na to? Kubacki? Co mi obchodzi Kubacki? Myślisz, że ktoś ci da kasę? Zapomnij. Wy sobie nawet tego nie wyobrażacie, ile osób do mnie pisze. I są ode mnie pieniądze, ale tymi osobami są moi widzowie na Instagramie. Ja mam do was apel, przestańcie i prosić o to, żebym wam coś kupił, czy wam dał pieniądze. Dlaczego się to dzieje? Czemu to nie jest jedna wiadomość na miesiąc, tylko przynajmniej 100? Czy tamtej mam takie człowieku? Dlaczego? I wymyślicie sobie Adam. No Adam, bo jesteś youtuberem, wiadomo, pieniądze z YouTube'a. Byś pomógł widzu, bo może być w potrzebie. Tak?
do przeżycia widz mój potrzebuje hajsu ode mnie na Nintendo Switch czy PlayStation 5, tak? Bez tego k***a, jak bez kroplówy. Zgon. Adam chce konia, daj mi pieniądze. To są, ja cytuję. Nie wiedziałam, że Adrian ma takiego ojca. Współczuję mu, on naprawdę marzył o tym skoku. Domyślam się, jaki to musi być dla niego cios i chcę mu pomóc. Zrobię zbiórkę na fejsie. Uszy z spadochronu. Spadochrony, żagle, to są w ogóle rzeczy, które są strasznie drogie. Ja nie wiedziałem nigdy o tym. Myślałem sobie, no to... A prześcieradło i siemano! A to są jakieś specjalne materiały, to są drogie rzeczy strasznie. I czemu ty cały czas łazisz za tym Patrykiem? Musi mnie pocałować, zanim zajdzie słońce. Pierwsza scena z nią. Ta oczy otwarte na osie. Musi mnie pocałować, zanim zajdzie słońce. Bo inaczej co, zamienisz się w żabę ty? Tutaj to odwrotnie działa w szkole. Jak trzy razy wielkie zegary wbiją godzinę 12, a ty wciąż będziesz niezamądrym dzieckiem, to zostanie tak na całe życie. Tak mówi ta klątwa, naprawdę. Dziewczyno, co ty bredzisz? Kupiłam wczoraj czar miłosny. O k***a, go kupiła jeszcze, najlepszy. Jeżeli Patryk pocałuje mnie przed zachodem słońca, to się we mnie zakocha. Urok.pl. Potem czar straci ważność i będę musiała kupić nowy, a jeden kosztuje 5 dych. Pokazywał Stanowski kiedyś, że poszedł na takie spotkanie ludzi wierzących w ciekawe rzeczy, o. Byli jacyś ludzie, którzy mówili, że można u nich wykupić abonament i oni będą o tobie myśleć, albo o twoim bliskim dużo myśleć. I że według ich badań, jak ktoś o tobie dużo myśli, to ci się lepiej żyje. Wydaje mi się, że jak ludzie mnie oglądają, to o mnie myślą i jakoś wciąż potrzebuję psychoterapeuty. I myślisz, że to naprawdę zadziała? Myślę, że tak. Patryk i Małgorzata, jak to pięknie brzmi. Idę do sklepiku i zaraz będę wracał, okej? Okay? Dobra. Ej, widzisz, i nawet nie zauważył. Co jest, co jest? Jaki materiał na miniaturkę? Od razu siemano. Tak za darmo dajecie miniaturkę? Czasami trzeba się bardziej postarać. Patryk! Tak? Chodzę za tobą cały dzień, a ty nawet mnie nie zauważasz. Ty jesteś tą dziewczyną od gwiazd, prawda? Nie, tylko będę twoją dziewczyną. Nie wydaje mi się. Mogę ci ponieść plecak? Nie. Co jest, kurwa? Ty chcesz być jego dziewczyną czy osłem ze Shreka? Mam coś na twarzy, że tak cały czas na mnie patrzysz, czy co? Nie. Tak? Poproszę wodę i drożdżówkę. Ja zapłacę. Ej, ale wyluzuj, dziewczyno. Nastolatka nie zamierza się poddać. Postanawia, że będzie chodziła krok w krok za Patrykiem, dopóki chłopak jej nie pocałuje. Musisz tak za mną cały czas łazić? Nie. Nie. Patryk jest coraz bardziej zdenerwowany obecnością Małgosi, ale nie wie, co zrobić, żeby natrętna dziewczyna nareszcie dała mu spokój. Wyczuwał łokieto z obrotu. O, widzę, że Szymon, potrzebujesz pomocy. Dawaj na środek, a nie. Okej. Ty. O, ale szmata. Nauczy się broni. Cieniasy. Ty, co, ej, co ty robisz? Jaki jumpscare. Co? Popiluję ci plecaka, mogę? Nie, dziękuję. Jakbyś mogła, to sobie pójdź, dobra? Bo robisz mi trochę siarę przy kolegach. Dziękuję. Patryk ma dziewczynę? Ona chciałaby mu popilnować plecaka. Ty, ona chyba nie zamierza iść. Co? Patrz, poczekajcie. Boże. W ogóle, jak ty masz na imię, co? Małgosia. Słuchaj, Gosia, mogę mieć do ciebie prośbę? Poszłabyś mi po gumy do życia do sklepu? Tak. Bo zapomniałem, to co? To widzimy się tutaj za chwilę, okej? Okay? To przyjdziesz tutaj? Tak. Dobra, to czekam na ciebie. Okej. Okay. To cześć. Masz aparat na zęby i żujesz gumę? To brzmi jak wypadek przy pracy! Zagrożenie gumowe! Dobra. Oho, ale szmat! Ej, dobra, ja spadam, panowie, żeby ta wariatka tutaj nie przyszła, okej? Okay? O, fuck, dobra. Dawaj, ci na nas. Patryk zapytał mnie o imię. W końcu zwrócił na mnie uwagę. Urok zaczyna działać i... Piękne Delulu, uwielbiam to oglądać. Ja też muszę zacząć działać, bo jak na razie to tylko za nim chodzę i się na niego głupio gapię, zamiast go pocałować. Małgosia kupiła Patrykowi gumę i szuka go w szkole. Nie wie, że chłopak specjalnie przed nią uciekł, bo zaczęła go denerwować. Ej, widziałaś Patryka? Wysłał mnie po gumę i zniknął. Małgosia, weź sobie daj spokój, robisz ciebie idiotkę. To jest po prostu, ona nie ma nigdzie potwierdzenia swoich zachowań, więc to jest takie irracjonalne, że ona dalej to brnie. Cały świat jej mówi, jesteś pojebana, a ona ma śla-la-la-la. Patryk, wszędzie cię szukam, gdzie zniknąłeś? Małgosia, powiedz mi, co ja mam zrobić, żebyś ty się w końcu ode mnie odczepiła? Ale jak to myślałam, że urok zaczął działać? Jaki urok? O czym ty do mnie mówisz? Nieważne, po prostu musisz mnie pocałować, wtedy się we mnie zakochasz. Co? Ej, ale przestań, o co? Małgosia! O co ci chodzi? Co ty robisz? Małgosia, co ty wyprawiasz? Molestowanie. Widzi pani, ubzdurała sobie, że ma jakiś urok, że ona mnie rzuciła i że jak ją pocałuję, to się w niej zakocham. Małgosiu, tak.
Przecież ty nie możesz rzucać się na chłopaków i całować ich, zwłaszcza jeśli tego nie chcą. Proszę cię, zostaw Patryka w spokoju, dobrze? Ale dostała kryta! Ale tam wleciało w upadkę, przecież tam kręgosłup mógł być złamany. Panowie! Przepraszam, nie zauważyliśmy pani. Małgosia wykorzystała sytuację i ukradła nauczycielce klucz do sali biologicznej. Zamierza zwabić tam Patryka i za wszelką cenę doprowadzić do wymarzonego pocałunku. Gruszka dała mi klucz do sali biologicznej, kazała nam nakarmić zwierzęta. Co? Też się zdziwiłam. Nie, no to jest jakiś kosmos normalnie. Okej. Ty, tylko jest mały problem, tu nie ma żadnych zwierząt. Ej, co ty robisz? Jeżeli ona go teraz zagnie w tym pokoju i powie, że nie wypuści, póki nie będzie później, to naprawdę ich zda. Ej, nie wypuszczaj cię stąd, dopóki mnie nie pocałujesz. Ej, Gruszka wie, że tu jesteśmy, tak? To jest molestowanie, to jest! Zrobić to na odwrót, dużego chłopa, który zamyka dziewczynę w pokoju. Not hehe. A my teraz... A gdyby to był chłop? Teraz tu przyjdzie, prawda? Nie, kłamałam, ukradłam jej ten klucz. A ona ma teraz okienko, więc wróci dopiero za godzinę. Nie, no ja nie wierzę. Nie, słuchaj, nie, poczekaj. Jestem gotowa. Gosia, usiądź, dobra? Nie jesteś gotowa na życie. Muszę ci coś powiedzieć. Coś bardzo ważnego. Bo, wiesz, sprawa wygląda tak, że ja nie mogę cię pocałować. Bo ja już mam dziewczynę. Co? Ale jak to? Przecież jak masz dziewczynę, to zaklęcie nie zadziała. Jakie zaklęcie? Nieważne, ale chodzę za tobą od kilku dni i ani razu nie widziałam cię z żadną dziewczyną, a na fejsie masz status wolny. Bo to nie jest tak, jak myślisz, bo wiesz... My musimy się ukrywać, bo to nie jest taka normalna dziewczyna. To jest super dziewczyna. Nie rozumiem. Dobra, słuchaj, mogę ci to powiedzieć, ale obiecujesz, że nikomu tego nie powiesz? Obiecujesz? Obiecuję. Nikomu, tak? Nikomu. Dobra, ta dziewczyna to Gruszka. Co? Przecież ona ma ze 40 lat. No wiesz, miłość nie zna granic. To obrzydliwe. Ale miłość zna wiek twojej mamy, typie. Fuj! Teraz rozumiem, dlaczego Patryk w ogóle nie zwracał na mnie uwagi, a Gruszka kazała mi go zostawić w spokoju. Oni są parą. Ona jest od niego dwa razy starsza i... Jakie dwa? Z 2,5? Przecież mogłaby być jego mamą. To jest zboczone. I na pewno wszystkim o tym powiem. Ta małolata jest naprawdę jakaś zakręcona, ale palnąłem jej taką bajkę, że teraz na pewno się odczepi. Teraz, mój drogi, to będzie content, a nie odczepienie. Let's go! Justyna zorganizowała zbiórkę na fejsie dla Adriana na ten skok. Wystarczy, że każdy z was wpłaci złotówkę i wyjdzie z tego całkiem niezła suma. Złotówkę? To nawet ja mogę wpłacić. Justyna, muszę ci powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, naprawdę. Sama chętnie wpłacę jakąś sumę. Ile kosztuje skok ze Po co ja mam Google? Ile kosztuje... W Warszawie skok ze spadochronem 950 zł, a w Gliwicach 770. Dobrze skakać w Gliwicach. Ze spadochronem oczywiście. Adrian nie wierzy w to, że koledzy i koleżanki ze szkoły zechcą mu pomóc. Postanawia na własną rękę zdobyć pieniądze. Osiemnastolatek szuka wsparcia u dawnego rywala, Wiktora Matusika, z którym organizował kiedyś walki za pieniądze. Naprawdę, daj mi jakieś namiary czy coś. Słuchaj, gościu, tam gdzie ja się biłem, można nieźle oberwać. Jeden gościu złamał mi rękę, no i to nie jest sport dla dziewczynek, tak? Matusik, nie wkurzaj mnie. Naprawdę, potrzebuję tych pieniędzy. Słuchaj, kiedy ty się ostatnio biłeś w ogóle, co? Potrzebuję. Dawaj telefon. Masz. I tak cię nigdy nie lubiłem. Zadzwoń pod ten numer i powiedz, że jesteś ode mnie. No, ale ja bym na twoim miejscu się i tak zastanowił. Dwa razy, nie? I tak miałem szczęście. Okej, okay, dobra, dzięki. To Fight Cluba go wyślę, bo to chcę skakać z podochronem. Co to jest w ogóle za fabuła głupia? Zostawcie mnie! Wyrywaj się, bułę! No co nas to obchodzi? Zostawcie mnie. Do konta. Dawaj hajs. Zostawcie mnie, nie mam. Gdzie masz portfel? Nie mam. Jak to nie masz? Nie dawaj masz ten portfel, nie szarp tego, będzie tylko gorzej. Ciebie z nami pogrywa. Ty patrz, portfel się zwiewa. Ty patrz, będzie jeszcze zwiewać. Ty. A ten się teraz inspiruje wyłudzaniem pieniędzy u małolatów, co? A wy gdzie? Jak to gdzie? Oddaj pieniądze. No chyba nie. Oddaj pieniądze. Chyba ci pogrzało. Nie będę się powtarzał, dawaj te pieniądze. Białeś? Same na to poukradałyśmy. Co dobra robimy? Oddaj mu, bo jeszcze ci przywali. Co za idiota. Co idiota? Wziął nam ukradzione pieniądze. Oddaj mi te pieniądze. Hej, a może oddaj mi pieniądze, powiem nauczycielom. A może grzecznie? Mamy dzisiaj jakiś rekordowy odcinek rzeką. Ja ci tu pomagam jakoś ten, a... Oddaj mi te pieniądze. Mamusia cię manier nie uczyła? Nie, oddaj mi te pieniądze. Zmykaj mi stąd. Spadnij powiem nauczycielom. Nigdzie nie idziesz. Gęba, nic nie mówisz. Słyszysz? Tak. No Jezu. Ty on wygląda jak ten typ z tego slap filmiku. Tam gdzie typ chodził i walił wszystkich blaskaczem. To jest zupełnie ta scena. No dobra, nie jestem dumny z tego, co właśnie zrobiłem, ale
Sama się prosiła. Bo nie podziękowała za pomoc, więc się mi należało. Na dodatek wygląda na taką, co dostaje dużo hajsu. Wiem, miałam nie kraść, ale ja też zostałam okradziony. Na dodatek przez własnego ojca. Jaki wilan się nam robi. Lepiej trzymajmy się od niej z daleka. Nigdy nie wiadomo, czy nas też nie zmusi do seksu. Mówisz? Nie, to zmartwienie. Przemek? Nigdy nie wiadomo. Przemek? Tak? Dzień dobry. Cię prosić? Przeczytałam twój referat. No i musimy porozmawiać, także zapraszam cię do pokoju nauczycielskiego. O, stary! Masz prze... Stary, co ja mam robić? Trzymaj się. Pamiętaj, jak coś, to mów, że nie chcesz. Nie daj się, stary. A o czym wy mówicie? O, niczym. Ja nie chcę być nauczycielki jako dziewczyny. A co ty jesteś taki zdenerwowany? Stało się coś? Nie, nic się nie stało, wszystko jest w porządku. Chodzi o referat, tak? Tak. Przemek, wiesz, że to jest plagiat? Plagiat? A co to jest plagiat? Let's go! Plagiat! A może pani mi wytłumaczy, czym jest plagiat, bo nie rozumiem. Dawno nie było tak durnego odcinka szkoły, przyrzekam. Jaki dobry comeback, żeby nagrać szkołę. Ale myślicie, że inni nauczyciele też to już widzieli? Możliwe, że ktoś już powiedział, bo jak moja mama z nią gadałam, to powiedziała, że chce dzwonić do szkoły, ale ją powstrzymałam. Pokazywałaś to swojej mamie? Nie, to mój brat zrobił. Kochani, bardzo przepraszam za spóźnienie, ale musiałam porozmawiać z jednym z uczniów. Ruchanie! Patryk, wszystko w porządku? Tak, a czemu pani pyta? No, do tej pory mieliście 100 rzeczy do powiedzenia, zwłaszcza ty. Żeby tylko opóźnić lekcję, a dzisiaj cisza jak makiem zasiął. No, ma taką delikatną manierę, nienauczycielską. Tak jakby chciała wejść w rolę takiego nauczyciela, wiecie, o co chodzi? A wie pani, ciśnienie, biometr niekorzystny, no. Dobrze, to co, to sprawdzimy obecność. Co chodzi? Czemu ona robi się jakaś taka flashy? O co chodzi, kurwa? Co jest? A potem kto będzie chciał, to może poprawić ostatnią kartkówkę, dobrze? Co ja narobiłem? Powiedziałem Małgosiu, że Gruszka to moja dziewczyna tylko dlatego, żeby się ode mnie odczepiła. Nie wiem, dlaczego wymyśliłem Gruszkę. Zawsze palnę coś głupiego, no ale skąd ja mogłem wiedzieć, że ta małolata wywoła z tego taką aferę? Gruszka to gorsze jabłko. Naprawdę uwierzyłam w to, że Patryk ma romans z Gruszką. Jak on mógł coś takiego wymyślić? No, może faktycznie trochę za bardzo na niego naciskałam, ale i tak grubo przesadził. I dlatego ja nie zamierzam odkręcać tej plotki. Tylko molestowałaś, Adrian Kubacki wrócił do starych nawyków i wyłudza pieniądze od gimnazjalistów. Ten teraz bije dzieci nagle. 18-latek tłumaczy sobie, że ma do tego prawo. Bo on także został okradziony i to przez własnego ojca. Jak skanuje. Kogo dzisiaj okradny? Ej, młody, co tam masz? Za. Ile kasy masz w środku? No, wyskakuj z pieniędzy. To tam idą dychy, a muszę mu dać resztę. Jak tego nie zrobię, to będę obszarowane. Aha, dychy. Co? Ej! O, ten jest idealny, ten jest idealny. Nie, ej. Tylko wyciągaj portfel i dałem pieniądze. Nie mam nic, wszystko w sklepiku wydałem. Wszystko w sklepiku wydałeś? Mi nie wyglądasz na osobę, która miałby tylko dychę. Dobry taktyk, zawsze trzeba wszystko wydać w sklepiku od razu. I nie kupować nigdy chipsów przy kolegach. No nie, szybciej, nie mam czasu, no. Miałem je wydać na grę od Przykro kolegi. Mi. Słuchaj, młody, rozumiem cię, ale widzisz, potrzebuję tych pieniędzy. Nie, a ten, czemu bierzesz pieniądze od tego chłopaka, ha? Donate, to jest donate. Gocha. Znaczy, to jest nasz kuk spadochronowy. Aha, spadochron. Słyszałem, pani Stanka mówiła. Tutaj kolega mi, prawda, oczywiście. Ja mu sprzedałem grę i przyniósł pieniądze na dzisiaj. Wszystko jest w porządku. I to prawda? No tak, proszę pana. Ja się, proszę pana, zmieniłem. Ja już nie kradnę. Jestem porządnym obywatelem. To ja mam nadzieję. Idź na lekcję. Trzeba się skończyć. Idź. Masz farta, że mnie nie wrobiłeś. Dostałeś teraz bufa ochronnego. Miesiąc bez okradania siebie. Kurczę, no mało brakowało, abym mnie przyłapał. Co ja sobie myślałem, żeby czaić się pod sklepikiem szkolnym na gimnazjalistów? Pomalutko wychodzę z prawy. Ale przynajmniej dzieciaki się mnie boją. Stary, ale patrz, jaki robisz profit podwójny. Twoja kobita robi ci zbiórkę charytatywną, a w tym samym czasie robisz profit. Jesteś pracy. Na kolejnej przerwie Adrian napada młodszych uczniów w szatni. Chłopak ma jednak coraz większe wyrzuty sumienia. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Dobra, już spadaj. No ładnie. Justynka robi dla ciebie zbiórkę, a ty kradniesz. Czy widziało ci się? Słuchaj, obczajam się od początku przerwy. Na moich oczach właśnie skroiłeś 4 gimbusów frajerza. Nie wtrącaj się, okej? Okay? Jej rola w tym dokumencie jest dla mnie bardzo mocno wątpliwa. Powiem Justynce. Spróbuj tylko, a... No co? No co, złodzieju? Odpalę 10%, ale jej nic nie mów. 10%! Zastanowię się, nara. A, jeszcze jedno.
Jak ich tak będziesz wszystkich przepraszał, to w końcu przestaną się ciebie bać. No, Anka ma rację. No przecież nie mogę przepraszać dzieci za to, że ich okradłem. No to jakiś obłęd. Zdecydowanie muszę być bardziej wredny. Jak już coś robić, to porządnie. A w szkole masz się stawać mądrzejszy, a nie, że jak jesteś w szkole, to tak jesteś głupszy. A ja się teraz tak czuję, jak to oglądam. Tymczasem Anka nie zamierza dotrzymać słowa danego Adrianowi i chce powiedzieć Justynie o tym, co robi jej chłopak. Anka wie, że koleżanka nie toleruje kradzieży i ma nadzieję, że zerwie z Adrianem. Może ty też coś płacisz? No, może. W końcu Adrian to taki złoty chłopak. Dobra, mów, o co ci chodzi, widzę, że masz coś do powiedzenia. Nie, nic. Zastanawiam się tylko, co ludzie powiedzą, jak się dowiedzą, że Adrian siedzi w szatni i okrada gimnazjalistów. Co ty znowu wymyślasz, dziewczyno? Adrian zaczepia gimbusów, wyłudza od nich kasę, a oni mu dają, bo się go boją, przynajmniej na razie. Tak, uważaj, bo ci uwierzę. Szkoda, że tego nie nagrałam, ale możesz iść do szatni i sama się przekonać. Nie słyszę cię. Błagam, skończcie nasze cierpienie. Niech dojdzie już do momentu kulminacyjnego, do puenty, proszę. Jedna z naszych uczennic twierdzi, że masz romans z Patrykiem Głowińskim. Słucham? A co to za uczennica? Małgorzata Lenz. Napisała to wczoraj na portalu społecznościowym do młodzieży. Szkoła aż huczy. No to ja już teraz rozumiem, dlaczego uczniowie tak na mnie patrzą. A ty skąd o tym wiesz? Od rana odbieram telefony w tej sprawie. Jakie telefony? Od zmartwionych babci. Od zdenerwowanych rodziców. Wiesz, trudno się im... Przepraszam. Zespół szkół numer 22, Chlebowski, słucham. Tak, oczywiście, że słyszałem. Rzeczywiście odbiera telefony. Mamy dowód. Bardzo proszę cię, weź swoje rzeczy i chodź ze mną. No widzisz, pani Basia już o wszystkim wie. Patryk, proszę cię, nie przejmuj się tym, dobrze? Patryk, chyba że masz coś z tym wszystkim wspólnego. No... Patryk, naprawdę brak mi słów. Dobrze, to idziecie oboje. No cringe straszny. To jest dla mnie niesamowite, że oni teraz dotarli do tego biura, ale tu leciało przez 40 sekund, jak oni idą przez szkołę. I po prostu, nie? Żeby wydłużyć odcinek, oni po prostu nagrywają, jak oni idą po korytarzu. A ten dalej tam z twoim starym gada. Zdajesz sobie sprawę, w jaką aferę wkręciłaś szkołę? Od rana nic innego nie robię, tylko odbieram telefony od zdenerwowanych rodziców i dziennikarzy. Aż tak? Patryk. To nie moja wina, ja tylko napisałam to, w co uwierzyłam. Patryk? No, bo tak jakby powiedziałem jej, że pani jest moją dziewczyną. Tak jakby? No, wmówiłem jej, że mamy romans. Patryk! No ale sama pani widziała, jak ona się mnie uczepiła. Łaziła za mną krok w krok, no to musiałem coś wymyślić, żeby się odczepiła w końcu, nie? Nie moja wina, że się zakochałam! Wystarczy. Słuchajcie, musimy to szybko przerwać i odkręcić. On już jest f***ny, że on musi zaraz telefony odbierać. Jakieś pomysły, Patryk? No, ja myślę, że jak napiszę, że to był fake, to wystarczy. On pewnie ma to uczucie, gdzie czeka na kuriera, a cały czas dostaje telefony nie od kuriera. Dobrze, odkręcę to. Natychmiast. I już piszę do wszystkich, że to nieprawda. Jakbyś posłuchała mnie od razu, to by nas tutaj nie było. Trzeba było mnie w to nie wkręcać. Napisane? Tak. Wysłane? Tak. Możesz iść na lekcję. A panią Gruszkę ja przeproszę. Przepraszam bardzo. Patryk. Tak? Ty zostań. Zadzwonimy do twoich rodziców. To się ucieszą? No, na pewno. Numer. No powinien pan już chyba znać na pamięć. Patryk! Źle! Wow! To było lepsze od fikołka. Adrian jest załamany, bo Justyna dowiedziała się prawdy. Skończę z tym, jak... Adrian, ty bezczelnie kradniesz te pieniądze. Skończę z tym, jak tylko zbiorę te pieniądze na skok. Jak on tylko skoczy! Już nie będzie potrzebował pieniędzy! Adrian, rodzice zostawili mnie w bidulu, jak miałam 4 lata. Jakoś nie kradnę. Da się to zrobić? Da się. Super, ty miałaś idealną sytuację. Myślisz, że twojego ojca obchodzi to, co ty robisz? Zastanów się! Hej, marzyłem o tym skoku. Rozumiesz? O, bardzo chcę skoczyć z spadochronu! 5 minut temu było 460 zł, teraz jest 490. Ludzie ze szkoły, nauczyciele, znajomi znajomych, no wszyscy, którzy cię chociaż trochę znają, wpłacają kasę. Ludzie cię lubią, Adrian. Doceniają to, że się zmieniłeś i chcą, żebyś spełnił swoje marzenie, a ty ich bezczelnie okradasz. Ale on wychowuje jego przyszłych hejterów, bo okrada dzieci, które potem go będą nie lubiły. Strasznie się na tobie zawiodła, wiesz? Ale... Ej, a wy byliście świadkami, albo byliście okradzieni w szkole? Bo powiem wam, że akurat ten aspekt ja przegapiłem i nie wspominam w ogóle w żadnej ze szkół, a byłem w kilku, żeby gdziekolwiek blisko mnie nawet doszło do jakiejś takiej kradzieży. W Gdyni, Elblągu, normalni ludzie, normalnie. Kradną zawsze, dzień dobry mówią na klatce. Stary, nie wiadomo, czy dasz jej pieniądze, czy dasz jej z głupki. Adrian wie, że Justyna ma rację. Nie ma. Jest mu wstyd, że znowu okradał młodszych uczniów. Chce jak najszybciej oddać im pieniądze. 150. Proszę. Serio? Tak, nie bój się. Ty! Stój! Mam 3 dyszki dla ciebie, chciałeś sobie grę kupić. No tak. Dzięki. Nie, to ja dziękuję, że mnie nie wrobiłeś. Spoko. Trzymaj się. Na razie. To był test! Test na 60. Tak było, trzeba powiedzieć. Co ty robisz? On daje kasę gimbusom, a co? Ugrzało cię? Hej, nie jestem złodziejem, okej? Okay? Mm-hmm. Miałem przez chwilę słabość, ale nie będę ci się tłumaczył w ogóle.
po co ona była w tym paradokumencie? Po co ona była? To już tyle jej było. Dziewczyna nadal jest obrażona na Patryka, że ją okłamał. Zakochała się za to w jego koledze, Szymonie Jackowskim. O nie, patending, o nie. Oj, oj, oj! Ej, czy mi się zdaje, czy ta małolata znowu za mną łazi? Nie wiem, teraz za mną łaźnie są. W ogóle spoko jest. Co? Dobra, weź graj dalej. Nie, idę, żebyś miste. Co? No idę, będę potem. Będę, Jezu, potem, no. Nie będzie z wami grał w piłkarzyki. Hej, idziesz? Jasne. Co? Adrian Kubacki oddał wszystkie pieniądze, które wyłudził od gimnazjalistów i pogodził się z Justyną. No to co powiesz na jakiś spacerek po szkole? A co powiesz na skok ze spadochronem? Naprawdę? Ja tak się cieszę. Pół szkoły idzie na lotnisko. Mam nadzieję, że nie stchórzysz. Oczywiście, że nie. Kocham cię. Pół lotnisko zobaczy, jak on skacze! Pół szkoły chce zobaczyć to! Będzie show. Jezu. Dziękuję pięknie za to oglądanie. Widzimy się już bardzo niedługo w Ciumkę Kuchnię, które oczywiście wciąż będziecie mogli oglądać. Monduje się i trzeba poczekać. Kacia się zmontuje. A poza tym jeszcze jedne kuchenne rewolucje. No trzeba, no. Wiem, że ostatnio dużo, bardzo dużo, ale no co, ludzie lubią to się nagrywa. No co ja poradzę? Siemano!